Wygląda na to, że światowy potentat w produkcji dronów firma DJI szykuje bardzo duży krok w kierunku wejścia do świata dronów sportowych. O tym mogliśmy się przekonać już wcześniej. Kroki, które DJI wykonywało, takie jak na przykład wprowadzenie drugiej wersji gogli racingowych, tych czarnych, wraz z akcesoriami takimi jak kamerka FPV, moduł OcuSync, wentylator czy dwie anteny OcuSync i Pagoda, dały jasno do zrozumienia, że właśnie w tym kierunku kroki są czynione. I właśnie wczoraj zarejestrowano 3 wnioski o przyznanie certyfikatu FCC, certyfikatu amerykańskiego, na 3 elementy właściwie zestawu FPV. Dla niesiedzących w temacie jest to zestaw First Person View, czyli typowo racingowy. A w skład nowego zestawu DJI FPV wchodzą nowy dron sportowy DJI FPV-R, aparatura, czyli kontroler FPV Remote Controller i nowe gogle DJI FPV Goggles. Nowe gogle stylizowane są w stronę bardziej Fed Sharków i ta firma może poczuć się najbardziej zagrożona, jeżeli chodzi o aktualnych potentatów rynkowych. Racery zwykle budowane są dowolnie. Ta konfiguracja jest przez miłośników i amatorów konfigurowana indywidualnie. Mają wielkie grono swoich zarówno fanów, zawodników, jak i właśnie wielbicieli. Natomiast trzeba powiedzieć, że nie każdy jest stworzony do tego, żeby budować i konstruować swojego własnego drona. I właśnie gotowy produkt, który zaoferuje DJI, może uzupełnić niesamowitą lukę w tej branży, w tym przemyśle. Nawet jeśli osiągi nowego systemu DJI FPV nie będą topowe, może nie nawiążą się do najlepszych składaków, ale jednak to, że jest to kompaktowe, całościowe rozwiązanie dostarczane przez jedną firmę, może wpłynąć właśnie na sukces sprzedaży, dlatego że wiele osób jest wstrzymywanych przez wejście do świata racingu, do świata FPV, poprzez to, że sami nie są w stanie, nie mają czasu, zdolności, możliwości konfigurowania systemu. A na pierwsze efekty nie przyjdzie nam długo czekać, dlatego że jeżeli wystąpiono o certyfikat FCC, to znaczy, że na dniach, jest to kwestia tygodnia, 2 tygodni, powinniśmy mieć premierę nowego systemu FPV. A teraz uważajcie, bo na koniec zostawiłem najlepszy kąsek, a mianowicie już wcześniej pokazało nam DJI fragment racera. Czy to jest dokładnie ten racer, okaże się na dniach, natomiast przy okazji filmu promocyjnego Osmo Action mieliśmy okazję właśnie do wejścia w świat FPV. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!